Wczoraj około godziny 22 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie otrzymał zgłoszenie o tym, że w Górnych Malikach skuter uderzył w drzewo. Natychmiast na miejsce zostali skierowani policjanci, którzy ustalili przebieg tego zdarzenia drogowego. Okazało się, że 19-letnia mieszkanka powiatu starogardzkiego, jadąc jednośladem skuterem, straciła panowanie nad pojazdem, uderzyła w drzewo, doznała drobnych obrażeń ciała, została przetransportowana do szpitala. Policjanci przebadali tą kobietę na zawartość alkoholu w wydechnym powietrzu. Okazało się, że miała blisko 1,5 promila i tutaj dodatkowo jeszcze od kobiety pobrano krew. Za prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.